Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym vlogmasie i w sumie tak sobie myślę, że dzisiaj to już będzie chyba ostatni vlogmas tutaj na moim kanale. Ostatni vlogmas 2021. I pomyślałam sobie, że zrobię go dzisiaj trochę inaczej, a w sumie to otworzę z wami paczki i prezenty świąteczne. Myślę, że to będzie taki ciekawy wstęp na dziś. Tutaj mam część paczek, tutaj mam resztę paczek, więc zaraz się za to wszystko zabierzemy. Ale muszę wam powiedzieć, że w tym roku dostałam od was tak ogromną ilość kartek świątecznych, kartek z życzeniami, że za każdym razem, kiedy otwierałam sobie skrzynkę pocztową, to po prostu moja twarz się uśmiechała i to jest niesamowite, to jest, słuchajcie, tak przyjemne. Zresztą w jednym z vlogmasów opowiadałam wam o tym, że to jest jednak taka tradycja, wysyłanie kartek świątecznych z życzeniami, że gdzieś tam w sercu zawsze robi się ciepło. To jest zupełnie co innego niż wysyłanie SMS-ów czy składanie sobie życzeń przez telefon. No i powiem wam, że naprawdę kartki są przepiękne. Wybaczcie, że nie będę wymieniać wszystkich osób, od których dostałam te kartki, bo jest ich tutaj naprawdę bardzo wiele. Jeszcze mam tutaj część tych kartek przed sobą, ale wszystkie są, słuchajcie, przepiękne. Tutaj na przykład dostałam od Iwony kartkę z opłatkiem, kartkę, którą dostałam od Kazimiery, też cudowna, z napisami włoskimi i nawet Massimo, zrobiło się bardzo tak miło, słuchajcie, na sercu. Kartkę, którą dostałam od Andrzeja i od Ewy, tutaj mam kartkę od Justyny, kartki od Ani, w ogóle pierwszą kartkę, jaką dostałam, to była kartka od Ani. No, coś wspaniałego, więc bardzo, ale to bardzo z całego serca dziękuję wam za te kartki świąteczne, bo zrobiliście mi ogromną, ogromną przyjemność. Ale co jest ciekawe, tutaj mam paczki, które również od was dostałam, które również bardzo mnie zaskoczyły, bo wiecie, kartki to jest, no to są kartki z życzeniami na święta, na nowy rok. Ale paczki, a naprawdę nie trzeba było. Nie trzeba było mi wysyłać tych paczek. I doceniam każdy gest, który zrobiliście w moim kierunku. Jest to dla mnie coś, co potwierdza, że jestem wdzięczna, że mam tak cudowną społeczność i wdzięczna za to, jakich mam tutaj ludzi na moim kanale. I pokażę wam, otworzę wam razem z wami te paczki. Co prawda, największa paczka, którą tutaj dostałam, jest od Andrzeja i od Ewy, ale nie mogłam się już, słuchajcie, wczoraj powstrzymać i już ją sobie otworzyłam i sprawdziliśmy z Massimo, co tutaj jest. Ale pokażę wam, bo w tej paczce znajdują się same, słuchajcie, smakołyki. Dostaliśmy od Ewy i od Andrzeja makaron orkiszowy ryżowy. Dostaliśmy kawę bio orkiszową zbożową. Dostaliśmy, patrzcie na to, powidła śliwkowe, które ja uwielbiam, zwłaszcza przy naleśnikach. Dostaliśmy kajmak krem mleczny o smaku piernikowym. A tak w ogóle to muszę wam powiedzieć, że Andrzej i Ewa są z Torunia. I w związku z tym, oprócz tego kajmaku piernikowego, poczekajcie, poczekajcie, bo jeszcze wam tutaj pokażę, dostaliśmy również jabłkową, naturalną musztardę. Dostaliśmy taki przepiękny lampion właśnie z Torunia, w którym znajdują się, uwaga, uwaga, tam-daram, toruńskie pierniki, no nie mogło być inaczej. Mój Massimo mówi, dawaj, otwieraj, otwieraj, już chciał wczoraj je zjeść, ale ja mówię, no gdzie? Muszę najpierw pochwalić się, jaką cudowną przesyłkę dostałam od Andrzeja i od Ewy. Także lampion przepiękny,
W przyszłym roku chciałabym zrobić dekoracje w święta takie bardziej z czerwienią i ze złotem, więc na pewno ten lampion też będzie pięknie się prezentował. Także dziękuję Wam, kochani, za cudowną paczkę. Pokażę Wam również prezent, który dostałam od Iwonki, też tak pięknie zapakowany. I tutaj z kolei też są smakołyki. Uwaga, uwaga, w ogóle zobaczcie, jak to wszystko jest pięknie podane. I muszę Wam powiedzieć, że przesyłka od Iwony przyszła zapakowana w papier z Kubusia Puchatka, więc jak tylko to zobaczyłam, to już miałam zrobiony cały dzień. I od Iwony otrzymałam świecę zapachową. O, proszę bardzo. Otrzymałam masełko od marki Himalaya na bazie oliwek. Ja to masełko, powiem Wam, już znam i ono jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Tutaj mam również krem do rąk z awokado. No i oczywiście nie mogło być inaczej, bo Iwona zapakowała mi między innymi, proszę bardzo, takie słodkości. Mamy tutaj kulki od Linda, mamy Rafael Ferrero Rocher. Także nawet, słuchajcie, orzechy, jest też coś, taka ampułka, maska od Bielendy, cudowny, cudowny prezent, także bardzo Ci, Iwona, dziękuję za niego. I tutaj mam jeszcze jeden prezent od Justyny, też zobaczcie, jak pięknie zapakowany, nie otwierałam, nie sprawdzałam, więc zobaczymy teraz, co tutaj takiego pięknego jest. No zobaczcie na to, cudo. I mamy tutaj... Elfy donoszą, że byłaś grzeczna, więc przyjmij ten drobny upominek, który zostawił u mnie święty Mikołaj. No pewnie, że byłam grzeczna. Cały rok byłam bardzo grzeczna, także cieszę się ogromnie, słuchajcie, na te prezenty. Ale mamy tutaj gałązki. Czekajcie, już spróbuję się tutaj do tego dostać, żeby Wam pokazać delikatnie, jaka piękna wstążka. Aż szkoda otwierać. No ale sprawdzimy, co tutaj takiego jest. Tada! Czekolada! I to jeszcze czekolada z rumem. Wiecie, jak zrobić mi dzień. Czekolada obowiązkowo. Ale czekajcie, tu jest jeszcze czekolada. O, jaka piękna! Merry Christmas, zobaczcie. O, cudowna ta czekolada. I jeszcze coś słodkiego. Nie, czekajcie, to jest chyba jakaś pomadka. O, zobaczcie, tak ładnie zapakowana. Zaraz zobaczymy. Czy to jest pomadka? To jest pomadka. To jest pomadka, to jest Estée Lauder. Nie wytrzymam. Piękny kolor. Zobaczcie, taki naturalny, piękny kolor nudziakowi, nudziakowa. I pomadka od Estée Lauder. Justyna, to miał być drobiazg. A widzę, że wcale nie jest taki drobiazg. No cudowny, cudowny prezent, czekolada jak najbardziej u mnie wskazana. Chcecie mnie kupić, to wyślijcie mi czekoladę albo coś słodkiego. Tak jest. Cudowny prezent. Justyna, bardzo Ci za niego dziękuję. Także pierwsza tura już, słuchajcie, za nami. Widzicie tutaj. To są paczki, które właśnie dostałam od Was. Kartki, które dostałam od Was. Także bardzo Wam dziękuję. A teraz zabierzemy się za kolejne przesyłki, które dostałam od marek kosmetycznych. No dobra, to zaczynamy. Pierwsza przesyłka, którą otrzymałam, jest od marki Sisley. Zobaczcie, jak pięknie jest zapakowana. I pachnie obłędnie. Kiedyś Wam już o tym mówiłam, że marka Sisley za każdym razem, kiedy przysyła jakieś swoje paczki PR-owe, to one cudownie pachną. I to jest taki zapach, który bardzo długo się utrzymuje. I czasami, wiecie co, mam taką ochotę, żeby zostawić sobie te pachnące bibuły i powsadzać sobie je na przykład w ubrania w szafie, żeby mi pięknie pachniało. No dobra, otwieramy. Zaraz zobaczymy, co tutaj takiego ciekawego przysłała mi na święta w świątecznej oprawie marka Sisley. O, to jest właśnie ta bibuła, która tak przepięknie pachnie, słuchajcie. Mogłabym się tak zaciągać i zaciągać. Wybaczcie, ale tak to jest, jak się otwiera paczki na żywo. Jest oczywiście koperta. Zaraz zobaczymy. O, jaka ładna.
Widzicie to? Karteczka i życzenia świąteczne. No, pięknych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, otulonych miłością i szczęściem. Niech czas spędzony razem z bliskimi i przyjaciółmi będzie wyjątkową chwilą radości i wytchnienia, a nadchodzący nowy rok 2022 przyniesie wiele sukcesów i pomyślności. I oczywiście podpisana. Dziękuję za przepiękne życzenia. I ja oczywiście też Marce Sisley życzę wszystkiego dobrego w nowym roku, samych sukcesów i jak najwięcej sukcesów. I zobaczcie, co dostałam. Świece. To jest kolejna świeca, którą dostałam od marki Sisley. W zeszłym roku również otrzymałam świecę, która miała tak obłędny zapach i umilała nam całe święta. Tego zapachu nie znam i bardzo chętnie go sobie przetestuję, ale otworzę świecę dopiero w święta, żeby też stworzyć taki nastrój. Także bardzo, bardzo dziękuję marce Sisley za ten cudowny prezent. Lecimy dalej. Kolejna przesyłka, też zobaczcie, tak pięknie oto zapakowana. Nawet mam nożyczki, przygotowałam się, słuchajcie, żeby sobie tutaj to rozciąć. I zobaczymy, co tutaj takiego ciekawego mamy i od kogo jest ta przesyłka. Jak tutaj ją otworzyć? O, jak mi miło! Zobaczcie, dostałam przesyłkę od Primabiotic, od sklepu Primabiotic, w której to właśnie znajdują się moje ulubione kolagenowe szoty, Primabiotic kolagen. Pięknie. Mamy tutaj również w przesyłce mikroorganiczny krem do twarzy. Zdradzę wam, że bardzo ciekawy. Ale więcej wam nie powiem, bo będzie o tym film. Już miałam okazję go testować. Dostałam również naturalną witaminę C z czarnej porzeczki w proszku. Super, witamina C zawsze wskazana. I oczywiście moje ulubione mydło, a dokładnie mikroorganiczny żel do higieny intymnej. Wspaniały, cudowny żel. Też zresztą wam już go polecałam, z wyciągiem z młodego jęczmienia, w bardzo fajnej formule. Także dziękuję marce Primabiotic, sklepowi Primabiotic, za te cudowne prezenty świąteczne, pięknie zapakowane. I za mój oczywiście ulubiony kolagen, szoty z kolagenu. I też chciałabym życzyć zdrowych, wesołych świąt. Zdrowych przede wszystkim, bo rozmawiamy tutaj o sklepie, który stawia na zdrowie. No i oczywiście sukcesów w nowym roku. Słuchajcie, mam jeszcze dwie paczki, więc lecimy. I tutaj mam przesyłkę w tym pięknym kartonie od marki Eisenberg. I muszę wam powiedzieć, że wczoraj miało miejsce spotkanie online właśnie z marką Eisenberg, z Dominiką, takie świąteczne spotkanie, gdzie dowiedzieliśmy się między innymi, jakie nowości, w sumie to taką zapowiedź nowości, które pojawią się w 2022 roku. I muszę wam powiedzieć, że będzie się działo i będzie naprawdę ciekawie. Ale otworzymy sobie teraz tą przesyłkę i mamy tutaj znowu kopertę, w której oczywiście przepiękne życzenia od całej ekipy, zobaczcie, od całej ekipy marki Eisenberg. Bardzo, bardzo dziękuję za te życzenia inspirujących projektów w 2022 roku. No mam nadzieję, że te projekty w 2022 roku rzeczywiście będą inspirujące i ciekawe. I zobaczcie, mamy tutaj torbę, a co mamy w tej pięknej torbie? Ta-da! Pomadka, dokładnie balsam. Ja go doskonale znam. Uwielbiam tę wersję chyba 01, tak mi się wydaje, wersję w takim naturalnym odcieniu takiego balsamu. Zobaczcie zresztą, jak pięknie zapakowane. O, tak. I tutaj mamy czerwień. Piękną czerwień, idealną na święta. Cudowna pomadka. Czekajcie, czekajcie, bo to jeszcze nie wszystko. Jest i on. Zapach od marki Eisenberg.
z tej serii orientalnej, którą ja uwielbiam, ale muszę Wam powiedzieć, że tego numerka jeszcze nie miałam, więc jestem ciekawa, jak będzie pachnie i nie będę go przy Was teraz otwierać. Otworzę go sobie w Wigilię, ale tutaj jest jeszcze coś. Jest jeszcze takie małe opakowanie z piękną białą wstążeczką. Poczekajcie, odłożę sobie tutaj ten karton. Oh. I zobaczymy, co tutaj takiego ładnego mamy. Czyżby to były jakieś słodkości? No a jak? Nie mogło być inaczej. Patrzcie na te cudowne różowe różowe ciasteczka z wróżbą. Trzy ciasteczka. Pięknie zapakowane. No coś wspaniałego. Zresztą marka Eisenberg przykłada ogromną uwagę do szczegółów i do tego, jak wszystko wygląda. Więc widzicie, piękny prezent, piękne życzenia, pięknie wszystko opakowane. Bardzo dziękuję marce Eisenberg i ja też oczywiście chciałabym życzyć marce w 2022 roku kolejnych sukcesów, by nowości, które pojawią się na rynku, były wow. Także czekamy, zobaczymy, jak to będzie. I moi drodzy, ostatnia przesyłka przed nami. Ostatnia przesyłka świąteczna i chyba najcięższa ze wszystkich. Taki oto duży karton od Cozy Bella. I powiem Wam, że nie wiem, co tutaj jest, bo nie sprawdzałam. Także od razu zobaczymy razem, jak to wszystko wygląda. Piękne informacje tutaj, zobaczcie, w pudełku, ładnie zapakowane. Dostałam voucher 15% zniżki na dowolny zabieg kosmetologiczny. Zresztą ostatnio pokazywałam Wam w jednym z moich vlogmasów, że otworzył się Cozy Bella Corner, czyli sklep z produktami, które są dostępne w sklepie online Cozy Bella, ale również miejsce, gdzie można wykonać zabiegi kosmetyczne. Także dziękuję za ten voucher i widzę, że jest tutaj również kartka świąteczna, wesołych świąt od Cozy Bella, życzenia od całego zespołu, bardzo, bardzo za nie dziękuję. No i o, zobaczcie, znowu pięknie tak to wszystko zapakowane w bibułę, że aż szkoda mi tutaj rozrywać. Wybaczcie za te hałasy. O ja! Ora! Ale to wszystko pachnie! Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Dobra, zaczynamy. Słodkości obowiązkowo. Więc mamy tak. Czekoladę z piernikami. Dalej. Mamy również tak pięknie zapakowaną herbatę świąteczną. Zobaczcie. Super, a skoro mamy herbatę, to dostałam również kubeczek od Cozy Bella. O, też takie świąteczne dekoracje. Wszystko pięknie się komponuje, zobaczcie. No widać, że ktoś przemyślał sobie tam dobrze tę paczuszkę. Także mamy to. I teraz tak, po kolei dostałam od Cozy Bella regenerujący krem do twarzy z ekstraktem ze śluzu ślimaka w serii Supreme Lab od Bielendy. Nie znam i z przyjemnością go sobie przetestuję i sprawdzę. Dostałam również balsam do ciała żurawina mokosz, który uwielbiam. Widzicie to? Dostałam tutaj od Alchemy. Co to jest? Czy to jest świeca? Albo jakiś balsam? Nie, czekajcie. Winter Wonderland. Cynamon, kardamon, biała herbata. Tak, świeca! O rany, jak ona pięknie pachnie. Ale ładna świeca. Super. Szkoda, że nie mogę Wam wysłać tego zapachu. Zobaczcie, jak to pięknie tutaj wszystko wygląda. No dobrze, ale to jeszcze nie koniec, bo widzę, że mamy tutaj krem do rąk z prebiotykami w tubeczce.
Widzę również, że mamy serum Fresh Herb, serum na bazie ziół, nie znam, z przyjemnością też przetestuję, nowość dla mnie. I jeszcze tutaj, czekajcie, bo muszę to wygrzebać wszystko ze środka. Z Paula's Choice mamy nawilżającą maskę, super. I oczywiście coś ze Skintra, a mianowicie serum, które już bardzo dobrze znam, z 20% witaminą C. Też Wam to serum już polecałam. Witaminy C nigdy dość. Czekajcie, jeszcze tak sprawdzę, czy wszystko wyciągnęłam. A nie, jeszcze tu coś jest. Jest krem pod oczy z 23-karatowym złotem i olejem arganowym od Lale. To jest krem, o którym bardzo często mi wpiszecie w komentarzach, że powinnam go wypróbować, bo jest świetny, więc go wypróbuję, przetestuję i dam Wam znać. Słuchajcie, doszliśmy do końca. Tyle jeśli chodzi o paczki świąteczne, ale jestem w szoku. Czuję się dzisiaj jak małe dziecko w całej tonie cukierków. Przysięgam, już nie mówiąc o tym, że jest tutaj naprawdę bardzo dużo słodkości. Ale paczki są przepiękne. No, to teraz już znacie prezenty świąteczne, jakie dostałam, paczki, jakie dostałam, życzenia świąteczne, jakie dostałam od Cozibella, wesołych świąt, kochani, dla całego zespołu. Od Eisenberg, również wesołych świąt dla Was i dla całego zespołu. Sisley, dziękuję. Primabiotic, bardzo, bardzo dziękuję i Wam również życzę wesołych świąt. No i oczywiście prezenty, które dostałam od Was, kochani. Te kartki, życzenia świąteczne, które od Was dostałam. Coś wspaniałego, coś niesamowitego. Jestem wdzięczna za to, że mogę się tutaj dzisiaj z Wami podzielić tym, co dostałam i pokazać Wam tę radość przy otwieraniu prezentów. Starałam się przez cały dzisiejszy poranek nie płakać, bo ostatnio coraz bardziej się wzruszam i wszystko mnie wzrusza, ale dobra. Lecimy dalej z dzisiejszym vlogmasem. Zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnej części i życzę miłego oglądania. Postanowiliśmy, że wpadniemy do smaka Napoli, a jak wiecie, to jest jedna z naszych ulubionych napolitańskich włoskich restauracji. Seria Napoletana. Dokładnie. Vera, vera Napoletana. Już sobie zamówiliśmy pizzę, także ono. Czekamy. Zaraz zobaczycie, co będziemy jeść. Pizza Massimo to pizza capricciosa, a moja pizza reale. Tak, słyszycie go w tle. Massimo, co śpiewasz? Rose, rose, per te. L'ho comprato stasera, il mio cuore lo sa, cosa voglio da te. No i co, moi drodzy, mieliśmy takie plany na dzisiejsze popołudnie, na drugą część dnia. Chcieliśmy jechać na Nowy Świat, na spacerek, wśród światełek, z grzańcem, zjeść jakiegoś ciepłego oscypka z żurawiną. I co? Pogoda pokrzyżowała nam plany. Tak leje, niesamowicie. Zaczęło nawet wiać, więc stwierdziliśmy, że no gdzie będziemy jechać na taki spacer? Co to za przyjemność? Spacer w deszczu i to jeszcze w takim deszczu, w takiej ulewie. Więc co? Max ogląda sobie mecze. Ja właśnie skończyłam czytać książkę, o której niedługo Wam myślę, że tutaj opowiem na moim kanale, bo warto. I zaraz włączę sobie serial, ale zanim to zrobię, to jeszcze pójdę do kuchni i przygotuję coś słodkiego do jedzenia.
żeby sobie, wiecie, no, wynagrodzić to, że nie pojechaliśmy na spacer i w końcu zostaliśmy w domu. Byłoby lepiej, gdyby padał śnieg, to wtedy byłaby fajna atmosfera, no ale co zrobić. Nie da się niestety tutaj walczyć z pogodą i tego uniknąć, ale i tak to był całkiem fajny dzień, bo załatwiliśmy kilka spraw związanych z samochodem, pojechaliśmy też na szybkie zakupy, byliśmy oczywiście na pizzy w Spaka Napoli, także powiem wam, że nie jest źle. Poza tym poranek na otwieraniu prezentów dał mi tyle powera i tyle radości. To było tak niesamowicie przyjemne, że nie można narzekać. No bo jak? Na co narzekać? Słuchajcie, będę się już z wami żegnać. Myślałam, że trochę inaczej potoczy się ta druga część dnia i będę mieć dla was trochę inny materiał. No ale mam nadzieję, że mimo wszystko i tak spędziliście miło czas. Tak jak wam wspominałam, to jest ostatni vlogmas, natomiast zobaczymy się jeszcze przed świętami i złożymy sobie życzenia. Także na razie wam tych życzeń nie będę jeszcze składała i wy też nie musicie mi składać. Jeszcze się zobaczymy, jeszcze sobie będziemy życzyć co i jak przed świętami. Także żegnam się teraz z wami, dziękuję wam bardzo serdecznie, że byliście i oglądaliście i widzimy się oczywiście w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!